Siemanko, dzisiaj chciałem poruszyć bardzo ważny temat. Temat, który jest ostatnio bardzo popularny, a mianowicie temat o tym, jak ciężko powinno się trenować, żeby ten trening dawał rezultaty. Oczywiście nie będę to mówił o doborze ćwiczeń. Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, jakie ćwiczenia są najlepsze, jeżeli chodzi o hipertrofię, czyli wzrost mięśni. A jeżeli nie wiecie, to napiszcie, to opowiemy sobie o tym następnym razem. Natomiast bardziej chciałbym powiedzieć o tym, jak ciężko powinno się trenować, żeby te mięśnie rosły po prostu. Słuchajcie, od jakiegoś czasu już wiemy, że nie tylko wielkie ciężary budują mięśnie, ale to, w jaki sposób nasze mięśnie pracują, to znaczy jak ciężko pracują w czasie wykonywania serii. Dlatego zarówno serie o niewielkiej liczbie powtórzeń, jak i serie o dużej liczbie powtórzeń mogą dawać podobne efekty, jeżeli chodzi o wzrost masy mięśniowej, o budowanie mięśni. Oczywiście, jeżeli chodzi o wzrost siły, duże ciężary muszą być stosowane, ale niekoniecznie wzrost siły musi równać się ze wzrostem masy mięśniowej. Może to oczywiście wspierać, ale nie musi tak być. Możemy po prostu budować mięśnie równie dobrze, robiąc tych powtórzeń więcej, 12, 15, a nawet więcej. Oczywiście różne szkoły, różne ilości powtórzeń polecają. Ja natomiast jestem zwolennikiem mimo wszystko troszeczkę mniejszej ilości powtórzeń, po prostu dlatego, że mniejsze ilości powtórzeń będą oczywiście również dawały podobne efekty, jeżeli chodzi o hipertrofię, natomiast będą w mniejszym stopniu obciążały układ nerwowy i nie będą tak bardzo męczyły naszych dług. Słuchajcie, jeżeli chcecie ze mną współpracować, wejdźcie na moją stronę, na moją platformę, gdzie macie wiele opcji do wyboru. Napiszcie do mnie i pamiętajcie, że na kod YouTube macie 10% zniżkę. Mięśniowy. A wiadomo, że chodzi o to, żeby te nasze mięśnie doznawały jak największego, tak zwanego mechanicznego napięcia. Natomiast nie chodzi o to, żeby one były po prostu zmęczone poprzez wielką ilość powtórzeń. A to wiadomo, duża liczba powtórzeń robi to znacznie lepiej niż mała. Dlatego, żeby, pamiętajmy, seria była produktywna, żeby seria dawała maksimum stymulacji, musimy osiągnąć to tak zwane duże mechaniczne napięcie. Można to osiągnąć oczywiście najlepiej w taki sposób, żeby to było jak najprościej wytłumaczone, kiedy dochodzimy do upadku mięśniowego, kiedy zbliżamy się do tego upadku mięśniowego, kiedy kolejne powtórzenia, które robicie w serii, stają się trudniejsze do wykonania. Co to znaczy? Słuchajcie, znaczy to przede wszystkim to, znaczy jak to w ogóle rozpoznać, że tak naprawdę zbliżamy się do tego upadku mięśniowego. No oczywiście, jeżeli ktoś robi nawet z takim dużym ciężarem 10 powtórzeń, w kolejnej serii 10 powtórzeń, w kolejnej serii 10 powtórzeń, to najczęściej okazuje się, że te kilka serii wcześniej nie były tak efektywne, jak powinny być, bo po prostu ten upadek mięśniowy był zbyt daleki. Okazuje się, że jeżeli upadek jest zbyt daleki, to nie jesteśmy w stanie w taki sposób zastymulować mięśni do wzrostu. Oczywiście nie znaczy to, że trzeba trenować zawsze do upadku mięśniowego, ale przynajmniej warto, żeby ten upadek był bliski osiągnięcia. Osobiście jestem zwolennikiem, żeby robić większość serii tych roboczych, tych, które liczymy, które programujemy sobie w programie treningowym, żeby robić blisko upadku mięśniowego. Jeden, dwa powtórzenia w rezerwie, czyli ten tak zwany RIR 2 czy RPE 8-9, wydają się najbardziej sensowne. Oczywiście upadek mięśniowy również, natomiast jestem zwolennikiem tego, żeby nie przesadzać z tym upadkiem mięśniowym. Równie dobre efekty będziecie uzyskiwali, jeżeli będziecie trenowali blisko upadku, nie dochodząc w każdej serii do upadku mięśniowego. Zbyt dużo upadku mięśniowego, zbyt duże przeciążenie układu nerwowego i niestety może się okazać, że nie będzie to taka super stymulacja dla naszych mięśni, bo nasze zdolności regeneracyjne będą bardzo mocno uszczuplone. Poza tym, dochodząc ciągle do upadku mięśniowego, będziemy potęgowali zmęczenie naszych włókien mięśniowych również o wiele bardziej. Co za tym idzie, będzie spadała nasza objętość treningowa. Zobaczcie, że w jednej serii robię, powiedzmy, ileś tam powtórzeń z dwoma
powtórzeniami w zapasie, w drugiej zrobię pewnie podobnie, w trzeciej może zrobię jedno powtórzenie w zapasie, a ewentualnie w czwartej dojdę do upadku mięśniowego. Robiąc cały czas podobną liczbę powtórzeń, to ta objętość jest bardzo duża. Natomiast jeżeli już w pierwszej serii zrobię na maksa, zrobię ileś tam tych powtórzeń, to w drugiej dochodząc tam do maksa, w trzeciej, w czwartej tych powtórzeń będzie znacznie, znacznie mniej. Czyli mimo tego, że tak naprawdę mamy podobne stymulujące powtórzenia, to objętość, czyli ilość jakby powtórzeń, które zrobiłem z danym ciężarem, znacznie mi spadnie. Dlatego raz, mniejsze przeciążenie układu nerwowego, dwa, więcej stymulujących powtórzeń, większa objętość, czyli o to nam właśnie chodzi. Natomiast największym problemem uważam, że w treningu jest to, że niewiele osób tak naprawdę wie, co to znaczy trenować do upadku mięśniowego lub blisko upadku mięśniowego. Słuchajcie, jak to rozpoznać? No oczywiście rozpoznać tak, że nie możemy zrobić kolejnego powtórzenia, ale większość osób, takich, które nawet widzę na siłowni, wydaje mi się tylko, że dochodzi do upadku mięśniowego. Słuchajcie, jeżeli na przykład założyliście sobie, że robicie 10-12 powtórzeń do upadku mięśniowego, to przynajmniej te jedno, dwa ostatnie powtórzenia musi być widać, że walczycie o te powtórzenia. To nie może być tak, że ja zrobiłem sobie równym tempem, z równą prędkością każde powtórzenie. To znaczy, że na pewno zostało mi dużo więcej energii, dużo więcej mocy na tym ćwiczeniu, niż mi się wydaje. Więc jeżeli patrzymy na to, jak wygląda seria, to pierwszym objawem, takim, który pokazuje mi, że seria jest faktycznie efektywna, jest takie zwolnienie tempa wykonywania powtórzeń. Każdy z Was na pewno słyszał, że najbardziej efektywne są powtórzenia takie bardziej dynamiczne, czyli takie, można powiedzieć, bardziej eksplozywne podnoszenie ciężarów. Oczywiście przy dużych ciężarach ta prędkość powtórzenia nie jest wielka. Natomiast powinniśmy dążyć do tego, żeby ten ciężar podnosić z jak największą prędkością. Oczywiście ten ciężar nas troszeczkę spowalnia, ale kontynuując wysiłek z powtórzenia na powtórzenie, robimy to, można powiedzieć, coraz wolniej. Im jesteśmy bliżej upadku mięśniowego, tym robimy to coraz wolniej. Więc jeżeli wszystkie powtórzenia wykonujecie z taką samą prędkością, to znaczy, że coś jest nie tak. To znaczy, że macie na pewno trochę powera jeszcze w baku. Również to, co powiedziałem o tym takim jakby naturalnym zwolnieniu prędkości ruchu, pokazuje nam to, że rośnie napięcie mechaniczne. Czyli nasze mięśnie muszą stawiać coraz większy opór, muszą wytwarzać coraz większą siłę, żeby przeciwdziałać siłom zewnętrznym, czyli obciążeniu, które podnosicie. Więc teoretycznie taka seria jest wtedy produktywna, taka seria ma wtedy sens. Dlatego robiąc kolejny trening, zaplanujcie sobie te serie, które robicie do upadku, blisko upadku mięśniowego i postarajcie się zwrócić większą uwagę na to, w jaki sposób je wykonujecie. Ja Wam zaraz pokażę też oczywiście kilka filmików, na którym będziecie widzieli, czy ten upadek następuje, czy ewentualnie jestem blisko upadku, czy też nie. Myślę, że to będzie bardzo łatwe do wychwycenia i zobaczenia. Wtedy zastanówcie się, jak wygląda Wasz trening. Pamiętajcie, że tak naprawdę seria, która ma dawać mi efekty hipertroficzne, musi być serią wykonywaną blisko upadku mięśniowego lub do upadku mięśniowego. Tak jak powiedziałem na początku, nie jestem wielkim fanem wykonywania wszystkich serii do upadku, bo jest to po prostu za dużo. Ale niewątpliwie te serie, które rozpisujemy sobie w programie i które liczymy w danym programie treningowym, w dniu treningowym, muszą gdzieś blisko tego upadku podążać. Dochodzić. Oczywiście, jeżeli będziemy zwiększali objętość, wiele osób mówi, że to objętość jest, można powiedzieć, takim najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej,
Ale słuchajcie, nie jest to do końca prawda, jeżeli ta objętość będzie źle rozumiana. Jeżeli będę tylko zwiększał ilość serii, którą wykonuję na daną grupę mięśniową, czy też ilość serii jednego ćwiczenia, robionego tym samym ciężarem, i się będzie okazywało, że większość tych serii jest bardzo daleka od upadku mięśniowego, to można powiedzieć, że tak naprawdę te serie poza jakimś tam, nie wiem, sprawami rozgrzewkowymi, przygotowującymi do ciężkiego wysiłku, niewiele nam dają. Czyli taka ilość serii jest po prostu bezsensowna. Lepiej robić tych serii mniej, natomiast ciężej, bardziej intensywnie. Dlatego też nie jestem wielkim zwolennikiem, jeżeli chodzi o ilość serii roboczych na dane ćwiczenie. Nie wyobrażam sobie po prostu tego, jeżeli ktoś robi, powiedzmy, nie wiem, wyciskanie na ławce i robi na przykład 8 serii wyciskania, czy 6 nawet serii wyciskania na ławce. Stałym ciężarem. Głównie mówię o stałym ciężarze i na przykład stałej liczby powtórzeń. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli w pierwszej serii zrobił ktoś na przykład 10 powtórzeń i w ostatniej serii zrobi 10 powtórzeń tym samym ciężarem, to na pewno te kilka pierwszych serii było za słabych. Było za słabych, bo po prostu zbyt wiele powtórzeń mieliśmy w rezerwie. Dlatego skrajnie wielka ilość serii nie będzie dawała takich efektów. Oczywiście można powiedzieć tak, że wszystkie serie możemy wykonywać do upadku mięśniowego, czyli wszystkie na przykład 6. W jednej serii będzie to na przykład, nie wiem, 15 powtórzeń, w drugiej serii będzie to 12, a w ostatniej na przykład będzie to 6. Oczywiście może tak, można tak robić, ale wówczas to, co powiedziałem na początku, i zmęczenie układu nerwowego i włókien mięśniowych będzie za duże i ciężko będzie nam się, że powiem, od takiego treningu zregenerować. Jeżeli chodzi o większą ilość serii do upadku, jeżeli chodzi o ćwiczenie, to można powiedzieć, że polecam tylko na przykład w czasie wykonywania ćwiczeń izolowanych. One są oczywiście łatwiejsze do wykonania, nie przeciążają tak naszego układu nerwowego, więc można sobie pozwolić na to, że tych serii do upadku może być troszeczkę więcej. Natomiast jeżeli chodzi o ciężkie, wielostawowe ćwiczenia, czy to wykonywane ze sztangą, ze sztangielkami, czy na maszynach, czy nawet z linkami wyciągu, jestem za tym, żeby trenować blisko upadku, ale ewentualnie tylko tą jedną, ostatnią serię robić do upadku mięśniowego, albo czasami w pewnych programach, czy w pewnych okresach treningowych, nawet poza upadek mięśniowy, wykonując jakieś ruchy negatywne, ruchy z pomocą partnera, czy na przykład inne techniki, jak na przykład cluster sety, jak na przykład rest pauza, czyli tam metodę przerwy wewnątrz serii i tak dalej, po to, żeby można było przekroczyć, że powiem, te nasze zdolności wysiłkowe w danej chwili. Robi to naprawdę mega robotę i myślę, że każdy z Was powinien się zastanowić w takim razie nad własnym treningiem, czy do tej pory trenował dobrze, ciężko i czy na przykład pewne grupy mięśniowe, które nie rosną, jak na przykład nogi, były trenowane też tak intensywnie jak na przykład klata, czy też nie. Dlaczego mówię o nogach? Słuchajcie, no głównie mówię o nogach dlatego, że można powiedzieć, że wyciskania na przykład na ławce, czy jakieś tam inne wyciskania są bardzo łatwe do określenia, kiedy mam upadek mięśniowy, a kiedy tego upadku jeszcze nie ma. Jeżeli ktoś wyciska sztangę, robi 10, 12 powtórzeń, w końcu dochodzi taki moment, że nie jest w stanie podnieść sztangi kolejny raz. Czyli można powiedzieć, że jeżeli nie jest w stanie sam wykonać kolejnego powtórzenia, to można powiedzieć, że jest blisko upadku mięśniowego albo na ten upadek osiągnął. Natomiast pokażcie mi gościa, który robi przysiady ze sztangą na plecach do upadku mięśniowego. Każdy kończy tą serię przed pełnym upadkiem mięśniowym. Dlaczego? Bo jest to po prostu niebezpieczne i ludzie nie odważają się na to, żeby robić przysiady do upadku mięśniowego. Widzieliście kiedyś gościa, który robiąc przysiady pada na ziemię, bo nie jest w stanie podnieść sztangi? Nie. Gdzieś tam w głowie zawsze jest blokada i wiemy, kiedy można zrobić ostatnie powtórzenie, czy nie. Ale często jest tak, że wiele osób pozostawia sobie nie jedno, a kilka powtórzeń w rezerwie. Ludzie, którzy ze mną trenują, nagle się okazuje, że robią większymi ciężarami albo robią więcej powtórzeń z tymi ciężarami, które do tej pory podnosili w różnych ćwiczeniach. Nie jest to wcale związane z tym, że ja ich tak dobrze motywuję, sama obecność mnie na treningu, tylko to, że oni sami trenując nie wierzą w siebie i w swoje możliwości. A kiedy ja stoję i na nich
krzyczę, że dalej, jeszcze jedno powtórzenie, dalej nie mają wyjścia, muszą to robić. Nagle się okazuje, że biją swoje rekordy. A to znaczy, że do tej pory trenowali za słabo. Dlatego zastanówcie się nad własnym treningiem i na kolejnym treningu starajcie się dojść do upadku mięśniowego albo chociaż blisko niego. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu.